Russian? Huh? Russian. No, no Russian. No, from Poland. From Poland. Poland, yeah, Poland. 99. 99, yes, 99. Yeah, I see two. In Birma is 4. To wygląda jakby były święta w Boże Narodzenie. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ja uciekam stąd. Co to jest? Wow, ale pachnie. Takie jajko to jest jajko. Kosmos. Jak pani mi zrobiła te rzęsy, to naprawdę. Co? No. Nigdy w życiu ci tak nie zrobił. No, tylko rzęs. Pani w Bangkoku jeszcze. Ale wyglądasz, ale czadowo. Czekaj jeszcze, stoi, nie ruszaj się. Roślinka sobie tutaj rośnie na stoliku. O, a tutaj się pan uruchomił. A jakie piękne niebo. W ogóle dzisiaj pogoda złota. Piękna naprawdę dzisiaj, bo tak gorąco, takie samo słońce. Ale ładnie roślinka rośnie. Dzisiaj ją podlewaliśmy Zemką. Mam nadzieję, że urośnie taka duża. Zanim się stąd wyprowadzimy. Emma się przygotowywuje do egzaminów. Szuka sobie listków na egzamin. Ile potrzebujesz? 25 listków potrzebuję, żeby zdać pierwszą klasę. Umieć wszystkie informacje, które mieszczą się pod każdym listkiem. I właśnie wybiera sobie 25 listków. Spośród, wiecie ile tu jest mniej więcej tych listków? 80 około. Około 80 listków ma na 3 lata. I 25 listków na każdy rok musi umieć. I może wybrać sobie różne, może nawet wybrać sobie już z trzeciej klasy listki, bo te listki są ogólnie pomieszane i nie ma tak, że ten listek to jest z trzeciej klasy, a ten jest z pierwszej, a ten jest z drugiej. Po prostu są pomieszane. Materiał z 3 lat pomieszany jest w jeden materiał i dziecko w tym, czym czuje się najlepiej, wybiera sobie materiał 25 takich listków, zagadnień, tak, jakby to powiedzieć. No, takich materiałów po prostu, z których chce się nauczyć i może nawet w pierwszej klasie zdawać materiał z trzeciej klasy, może też zdawać z drugiej klasy, później w trzeciej klasie może nawet zdawać z pierwszej klasy. No to tak po prostu 25 listków spośród 80. Pod każdym listkiem kryje się to, co ona to musi umieć, czyli na przykład rozróżniam rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki, no i to wiecie, o co chodzi. Piszą wyrazy ze słuchu, okej. Okay. Piszą wyrazy w ogóle, piszą litery pisane, czytam po cichu tekst drukowany, mierzą odcinki w metrach, centymetrach i tak dalej, w milimetrach, no i po prostu musi to znać. To są takie zagadnienia i 25 takich potrzebuje na egzamin, żeby zaliczyć egzamin. Chciałam powiedzieć, że na biało są listki, które są niewydrukowane, na żółto są wydrukowane, na zielono są już zrobione. Czyli te, które się już nauczyłaś. Czyli te w ogóle na te jeszcze nie zaglądała, zagadnienia. Żółte uczy się ich, a zielone to już te, które umie. Tych zielonych muszę wybrać. No bo tych się już nauczyłaś, to sobie wybierasz z tych, co już umiesz. Ja pierniczę, gdzie myśmy to trafili? Szliśmy i nagle żeśmy zabłądzili i weszli w taką uliczkę. Co tu się dzieje? To wygląda jakby były święta w Boże Narodzenie. Już jest po świętach. Święta i po świętach. No, idziemy. Jesteśmy w ogóle na takiej uliczce, gdzie jest bardzo dużo panów. Jedni panowie robią za panów, inni panowie robią tutaj za dziewczyny. I to jest w ogóle taka śmieszna uliczka, że naprawdę... Patrz na prawo, ile tutaj jest panów. Jest po prostu tak dużo panów. Oni się tutaj śmieją, że ja nawet w ogóle mam głowę w lewo, telefon w prawo. A my idziemy tutaj. Emma, zobacz jak tu się pozmieniało. Ej, a co oni tutaj porobili? Tutaj nic nie było. Tu było wszystko inaczej. Przecież myśmy tu byli zaledwie parę miesięcy temu. No dobra, na początku roku. Ale tu było wszystko inaczej. O ma... Ja cię kręcę, jak tu się pozmieniało. Chodź. Żółwiami, ale zobacz, jak tu się wszystko pozmieniało. Ale tu jest tak trochę teraz betonowo. Tu nie jest teraz tak fajnie, jak było. No tutaj zjeżdżaliśmy, no. Tutaj z tego zjeżdżaliśmy. To była fajna zabawa. Jest czyściej, jest bardziej po europejsku. Ale ja nie po to przylatuję do Tajlandii, do Azji, żeby tu mieć wszystko po europejsku. O Jezus. Zabrali żółwie, ryby. Żółwie w tej wodzie. Zdjęcie. Patrzcie się, mówiliśmy o tych mrówkach, że są barierki z mrówkami tutaj, gdzie Emi, gdzie Dorota robiła sobie zdjęcie i mrówki akurat zostały. Jezus Maria, co tu się dzieje? Ja uciekam stąd, bo naprawdę, jakby sobie tak ktoś teraz tutaj oparł się i rękę tutaj w to wstawił. Oh my gosh. To była cała pogryziona. Cała ręka pogryziona. Jo. No, nie chciałbym być tą osobą, która by się tutaj oparła wieczorem, żeby sobie zrobić zdjęcie i ścisnęłaby te wszystkie mrówki. No, to na to akurat trzeba w Tajlandii uważać. Dora, ale masz szczęście, że nie postawiłaś ręki na tej barierce. Wiedziałaś, pamiętałaś z tamtego roku. Na szczęście to się nie zmieniło, ale tak się tutaj inne rzeczy pozmieniały, że... O Jezus, patrz! To są żywe żółwie! Ej, one żyją! Wiem, przecież mówię ci, że to są żółwie! Patrz, on się rusza! No wiem, że mówię ci!
Tam mają wejście, żeby tu wejść. Ja cię, żółwie się wygrzewają w nocy na suchym powietrzu. My ogólnie chcemy przejść tam, ale się nie da, bo na... No jakiś korek się zrobił, nie da się przejść, nie da. A po prawej tak pachnie kukurydzą, że masakra. Przecież to by się chciało jeść, jedną za drugą. Idziemy na targ coś zjeść, na market, taki nie wiem nawet jak się nazywa, bo on nie ma nazwy. Idziemy tam w każdym razie, ma nazwę? Chino? No. Nie. Dobra, zaraz nagramy. Jak tylko będzie jakaś nazwa, to na pewno ją nagramy. Chino Yard Market, takie coś. Na prawo, na lewo, na wprost, pełno jedzenia. A my idziemy po pierogi. Ale jest jedzonko. Jedzonka od cholerki. O, to są te ryby pyszne. Ty mi dasz za kotleta. Może ci dam. Zastanowię się. Na razie jeszcze nie wiem. Ja mam takie ziemniaczki. A, takie ziemniaczki, a ja mam takie kotlety. Emma sobie wzięła te ziemniaki, ja sobie wziąłem te piersi. I tak się zastanawiam, czy jeszcze sobie nie wziąć tych spring rollsów. Tu jest taka pani. Ja troszeczkę się jej boję. Ja nie wiem, co ona ma zamiar zrobić dzisiaj. Uśmiecha się ładnie, ale... ale... Wygląda wszystko pięknie, ale jak widać tutaj to słabo. Dorota zamówiła jakieś ziemniaki. Zobaczymy zaraz, co ona tutaj ma. Co ty masz? Ziemniaka. Jakie ziemniaki? Sól, pieprz i masło. Jeszcze takich rzeczy żeśmy nie jedli w Tajlandii. Ja bardzo marzę, żeby to zjeść. Ale zamówiliśmy dobre rzeczy. Ja chciałam ziemniaki. Emma, te ziemniaki są tak dobre, że po prostu masakra. Ale dobre. Naprawdę, jeszcze tak dobrych ziemniaków nie jadłem tutaj w Tajlandii. Ja tutaj mam takie piersi z kurczaka, ketchup, majonez i taki... Ej, to jest moje, człowieczku! Co zrobiłeś mi gryza, to ja tobie. Gdzie jest mój widelec? Tu jest mój widelec. Ja już próbuję tego... To jest widelec? To jest taka śmieszna łyżko widelec. I próbuję tego ziemniaka. Mm. Ale dobre! Ale dobre ziemniaki! Ziemniaki w Tajlandii, Jezu, ale to są dobre ziemniaki! Patrzcie na to, jak to wygląda. Jakie dobre ziemniaki. No, dajesz Emma, dajesz. Uwaga. Tutaj pani ma nadzienie do spring rollsów. Zaraz wam pokażę, jak wyglądają spring rollsy, ale to jest nadzienie. A spring rollsy są tutaj. Patrzcie się. Good, very good, spring rolls, very good. Tutaj mają takie arbuzy, banany, ananasy. A tutaj kroi taką piękną paprykę. Patrzcie się, jaka piękna papryka. O, zielona papryka, czerwona papryka. Tam kucharz, ciach. To jest takie coś jak... Coś takiego, o kurde, coś takiego jak ten, ginger. Ale to nie jest ginger, tylko jest podobne do gingera. Onion, cebula. Ciach. Takie nadzienie zaraz do spring rollsów. Ciach. Jesteśmy w restauracji, w której są cztery stanowiska, a zostało tylko jedno. Patrzcie się, tu jest tylko jedno otwarte. To jest zamknięte. Następne jest też zamknięte. I jeszcze ostatnie też jest zamknięte. I ogólnie wszystkie stoliki są pozamykane. Ach, kiedy przyjdą do nas te dania cudowne. Nudzi mi się, to idę coś nagrać. Czekaj, tutaj nagram coś. Co ta pani tutaj ma? Ta pani ma tutaj tyle czosnku. Patrzcie się, ile czosnku. To tam rzuca talerzami. Patrzcie się, ile czosnku. Tutaj. Tutaj mają ryż. Patrzcie się, to jest taki szybkowar. I tu jest pełno ryżu. Każda restauracja, każdy taki street food ma taki garnek. Tutaj są papryczki. Patrzcie się na to, ile tu jest pięknych papryczek. Tutaj są takie sosiki i tutaj też są takie papryczki. O, ale to są pyszne papryczki. O, tutaj są nasze talerze. Tutaj zaraz nam pani coś nałoży pysznego z tym panem. Ale mają tutaj, kurde, ale mają. Ja pierdzielę, ale mają kuchenkę. Ale powiem wam, że no taka restauracja smakuje najlepiej. For me? Yes. Yeah. Fried rice. Yeah, fried rice. Chicken fried rice. Yes. Yeah. O. On ma tam takie, patrzy się, trzy patelnie. Na dwie teraz obecnie akurat smaży coś. O, pani daje jeszcze ogórka. Limonkę, to musi być. Dobra, uciekam. Widelce, te sprawy. Będzie... Pani nakłada ryż. Mm.
Green curry? Green curry. Jakie green curry? Jezus, ja chcę zjeść te green curry. Co jeszcze żeśmy zamówili? Chicken basil, fried rice i green curry. Najpierw wylał ten tłuszcz, bo był już taki niedobry, ale teraz sobie robi jedzenie i mówi, ach, wleję ten tłuszcz na sobie i usmażę coś sobie na tym tłuszczu. No ale dobra, no niech sobie smaży, byleby na mnie smażył. Ale sobie to mówi, ach, dobra, nie będę wylewał tego tłuszczu, sam sobie usmażę coś na tym tłuszczu. To spoko, no i smaż sobie. Dobra, dziewczyny, dawaj mi te spring rollsy, bo ja idę do domu. A Russian? Huh? No, no Russian. No, from Poland. No, Poland. Poland, yeah, Poland. For you? Yeah. For you, yeah. Good eat. No, takie jajko i kupa ryżu, kupa ryżu. Carrot not for me. Mi you roll, nie ma. No. I only want to spring rolls. Spring rolls. No, not cut, no cut. This is for me? No. Not for me? Ah, for her. Ah, this is for me. Ah, okay. I like spicy. It for sure. Ah, okej. Okay. Dobra. Takie spring rollsy, takie coś, dobra. 490. Ah, 490, okej. Okay. I scared 990. 99. 99, yes, 99. Yeah, I see two. In Burma is four. No, no. No? See, why this? My board is. Ah. Nie maluj ile. Tak, mówi, nie maluj tak tej czwórki. Pis po polsku. No, it's for me. Good. Thank you very much. Ja biorę tylko dwie wody, takie, pura water. Oto, pura, ta jedna, druga i wychodzę ze sklepu i